sześć na pozór zwyczajnych gmin nieopodal Lublina. Zaklęta jest w nich jednak tajemnicza historia, którą każdy może odkryć i samemu przeżyć. Tu bowiem zaczyna się szlak Sobieskiego na Lubelszczyźnie. Dziś każdy może stąpać po autentycznych miejscach, w których pracował, jadł i miłował nasz król. To lekcja nieco zapomnianej historii polskiej potęgi. Historii, którą warto odkryć na nowo.